Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Po ostatnim odcinku dostałem kilka maili dotyczących planowania roku. Jak ja to mogę tak sobie na spokojnie powiedzieć, że w tym roku będę inwestował w to i w to, na tym się skupię, tu przeleję jakieś pieniądze, tu będę mniej wydawał, no i jakoś to będzie. Przecież to jest dla niektórych bardzo zaawansowana operacja. Fair deal. To jest wszystko łatwe, jak robi się to już od lat, i tylko powtarzamy jakiś tam schemat, który nie dość, że przepracowaliśmy, to jeszcze mamy go dopasowanego do siebie i swoich potrzeb. Ale jest dużo trudniej, kiedy dopiero zaczynamy. Dlatego w tym odcinku, kilka konkretnych podpowiedzi na temat wydawałoby się banalnie prosty ale jednak każdy próbuje ten system jakoś rozbroić i zhakować go na początku roku. W związku z tym w tym odcinku co można już w styczniu zaplanować sobie w kontekście finansów. Dlaczego trzeba dobrze znać siebie, żeby coś realnie zaplanować i jakie są cztery filary, nad którymi musimy wszyscy popracować, żeby ten kapitał rósł i rósł, a my żebyśmy się czuli po prostu bezpiecznie, stabilnie. I okej, okay z naszymi finansami. Nic za darmo, zaprasza Tomek Jaroszek. Styczeń to jest czas planów. Siadamy i strategicznie myślimy, co my faktycznie możemy zrobić w danym roku. Super, pełna zgoda. O ile serio siadamy do planów, a nie do magicznych postanowień, które na pewno tym razem już zadziałają i zmienią nasze życie o 180 stopni. Ja w takich celach stawiam na realizm i staram się nie odrywać mocno od rzeczywistości, bo postawienie celu, który jest od razu z kosmosu, i napisanie, że za 12 miesięcy będę taki, a taki, z reguły to po prostu nie działa. I nie chcę absolutnie nikomu podcinać skrzydeł, ale jeśli ktoś od razu sobie zapisuje na kartce, że będzie w przyszłym roku milionerem albo będzie miał kondycję profesjonalnego sportowca, to może cel jest fajny, ale w skali dekady, a nie roku. My chcemy wszystko szybko. Wszystko co nas otacza, tylko niestety napędza ten trend. Widać to po wielu raportach, że inwestycje są coraz bardziej krótkoterminowe. Chcemy zarobić szybko, ale nie chcemy się wysilić mocniej, nie chcemy poczekać dłużej, nie chcemy być absolutnie cierpliwi. Chcemy wszystko mieć instant, na wszystko jest apka, wszystko możemy zapłacić w kilka sekund i każdy proces jest dokręcony, żeby był jeszcze szybszy i jeszcze efektywniejszy. Zobaczcie, potwierdzamy wszystko biometry, już nawet nam się pinu nie chce wpisać. Relacjonujemy na żywo, kupujemy jednym kliknięciem, na wszystko mamy jakąś apkę albo gadżet. Wszystko sprowadza się do tego, że musi być już, że ma skrócić ten czas oczekiwania, czas pracy, że ma być instant, a niektóre rzeczy. Po prostu wymagają diabelnie dużo czasu, i tego nie jesteśmy w stanie schakować. Ale to wszystko oddziałuje na nas, można powiedzieć, trochę podświadomie, że jak siadamy do takiego celu, no to siłą rzeczy w całym tym świecie, który jest nastawiony na krótki termin, jest nam diabelnie ciężko przyznać się przed samym sobą, że no nie, w rok to nie ma żadnych szans, albo są minimalne. To jest raczej taki plan pięcioletni, żeby miało to ręce i nogi. Natomiast pod względem pieniędzy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, każdy z nas zarobi miliony, tyle tylko że przez całe swoje życie. Haczyk jest taki, że większość z nas te pieniądze po prostu wyda na codzienne życie i te pieniądze będą wpływać na nasz rachunek i będą z niego wypływać, a po drodze ten kapitał u większości osób się nie odłoży. Ten kapitał, który sprawia, że milionerów nazywamy milionerami. A to jest proces wieloletni, gdzie ważne jest oszczędzanie, oczywiście, bardzo ważne jest inwestowanie, jasne, ale kluczowe jest zwiększanie dochodów. No i na koniec jeszcze ten czwarty filar, o którym też będę musiał Wam wspomnieć, to jest oczywiście edukacja, bo przy tych trzech filarach ten czwarty wspiera każdy z nich. Spróbujmy to rozbroić po kolei. Żeby te cele na nadchodzący rok miały sens. Spróbuję to wam przedstawić trochę jak ja do tego podchodzę, co nie jest jakąś wielce wydumaną filozofią, ale jest po prostu praktycznie sprawdzone na mnie. i Będę was mocno przekonywał do tego, żeby część z tych metod dopasowywać do siebie indywidualnie. Nie ma uniwersalnych narzędzi, i ja wiem, że każdy by chciał na to super apkę, ale niektórzy po prostu z tej apki zrezygnują już na poziomie połowy stycznia, a przecież nie o to nam chodzi, żeby była teoria, o to nam chodzi, żeby była praktyka wdrożona w życie. Po pierwsze, planowanie od ogółu do szczegółu, czyli w moim przypadku od roku do kwartałów, od kwartałów do miesięcy. Przestałem się oszukiwać, że można coś zaplanować co do dnia już na początku roku, bo w kategorii własne projekty miesiąc to jest całkiem sensowna skala mikro. Oczywiście to jest też specyfika mojej działalności. Pytanie, jaką wy macie, ale jeśli ja na przykład chcę wydać nową książkę, przygotować cykl artykułów, czy przygotować wam jakąś serię wideo albo mieć jakąś współpracę komercyjną z instytucją finansową, no to skala tego miesiąca jest odpowiednią jednostką w kalendarzu i do wielu rzeczy można się w ten sposób sprawnie dostosować. Tyle tylko, że wiele osób zakłada bardzo konkretne daty jako takie kroki milowe i od razu się frustruje, jeśli nie uda się czegoś dopiąć. Wystarczy już. Styczeń, luty. Założymy sobie, że do 1 lutego zrobimy to, to, to i to, i nagle się okazuje, że kompletnie ten plan poległ. No bo po prostu się przeziębiliśmy. Więc moja pierwsza sugestia to są cele na kwartały i ewentualnie miesiące, a nie dni i tygodnie, bo egzekucja w skali miesiąca zależy od bardzo wielu czynników. Czyli tak jak wspomniałem, zwykłe przeziębienie przesuwa nam nagle kalendarz o dwa tygodnie i w ogóle nie ma racji bytu taki kalendarz. Wtedy jesteśmy w stanie dopiero coś osiągnąć, kiedy mamy nieco inną skalę i daje to sporo elastyczności w środku. No bo wiadomo, że swoim kalendarzem zarządzamy też w skali po prostu tygodnia, czy tego, co się dzieje, co jak planujemy na bieżąco, ale te główne cele, które później będziemy sobie weryfikować, one muszą być troszeczkę w kalendarzu rozłożone, czy to na miesiące, czy to na kwartały. Oczywiście tu jest też taki śmieszny filtr, pytanie, ile macie lat? No bo jako 30 no to już spokojnie mogę powiedzieć, że no tak, miesiące, kwartały i tak dalej, ale jak miałem lat, na przykład 22, dajmy na to, no to raczej chciałem wszystko planować w skali takiej jak najkrótszej, czyli te miesiące, a może nawet tygodnie, bo to wszystko trzeba zrobić szybko. Przecież mi się spieszy. Ja muszę najlepiej być wolny finansowo przed 25, no przed 30, może da radę. Tyle tylko, że zanim doszedłem do jakiegoś sensownego, zgromadzonego kapitału, to już moja stopa życia i w ogóle to, czego ja od życia chcę, zmieniło się do tego stopnia, że cała ta poduszka potrzebna mi do wolności finansowej urosła wielo, wielokrotnie, więc zmieniamy się z czasem. I trochę takie planowanie musimy też dopasować do siebie. Ja wiem, że to może być dosyć trudne dla kogoś, kto słucha, ma 20 lat, a ja mówię o jakichś tam kwartałach, ale ten czas i tak minie. I to jest rada raczej osoby, która się przejechała na tym w drugą stronę, niż kogoś, kto by tutaj zachęcał, że a nie ma co się spieszyć i można wszystko rozłożyć w czasie na długi, długi termin i po prostu jestem takim leniuchem. Absolutnie nie o to chodzi, po prostu jest to wygodniejsza skala. Natomiast druga sprawa to już jest kwestia oszczędności i tego, czy je planujemy, czy nie. Ja bym zaczął od tego, że trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy panujemy nad wydatkami i domowym budżetem, czy nie. Wiele osób od razu omija to pytanie i przeskakuje do tego zarządzania na żywo swoimi pieniędzmi. Jeśli nie prowadzicie żadnego budżetu i ewidentnie macie z tym problem, to od razu odsyłam do kopalni wiedzy w internecie. Takie znajdziecie chociażby u Marcina Iwucia, u Michała Szafrańskiego, ich szablony budżetu domowego. Michał to w ogóle miał cały kurs poświęcony temu, jak prowadzić budżet domowy. Ja z kolei jeszcze dodam do tego duetu blog Metafinanse. Tam jest osobiście mój ulubiony szablon, jeśli chodzi o budżet domowy. Naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony Excel, który mocno, mocno może pomóc. A jak ktoś nie chce tak rozbudowanej formy. No, to naprawdę czasami aplikacja podstawowa czy zeszyt i książka też są w stanie pomóc. Dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne ze względu na to, że jeśli nad tym nie panujecie, to i tak trzeba przejść przez te kroki. Jeśli macie to wszystko obcykane, jakiś nawet uproszczony budżet prowadzicie i za każdym razem te oszczędności się znajdują, no to fajnie. To, to już jesteśmy przy tym pierwszym ważnym kroku, że oszczędzanie działa, że kontrolowanie swoich wydatków działa, i to możemy sobie co najwyżej optymalizować. Ale jeśli nie możecie przeskoczyć tego w ogóle, to na tym polu tak naprawdę zostajemy, dopóki to nie jest uporządkowane. Nie na darmo Warren Buffett od lat powtarza, że najważniejsze w inwestowaniu jest właśnie oszczędzanie, no bo jak nie przeskoczymy tego etapu, to każdy wydany pieniądz po prostu gdzieś tam będzie się rozchodził. I nawet jeśli będziemy mieć fantastyczne wyniki na naszych portfelach, to te portfele nigdy nie będą duże, no bo tutaj będzie zawodzić oszczędzanie. Więc serio, to jest taka, takie pole w grze, z którego nie możemy wyjść, dopóki tego dobrze nie opanujemy. Więc ten początku. Początek roku jest to tyle dobry, że można zacząć już sobie planować jakieś wydatki w skali miesiąca, ale też w skali roku. No bo święta są zawsze na koniec grudnia, wakacje są zawsze w środku roku, ferie są też pira oko mniej więcej w podobnym czasie. Wiemy, kiedy jest początek szkoły, bo to przecież zawsze wrzesień i tak dalej, i tak dalej. Sporo rzeczy można sobie zaplanować wydatkowo już na początku roku. A idąc tokiem myślenia z mojego podcastu tydzień temu, jeśli słuchaliście tego odcinka takiego podsumowującego, ale bardziej skupiającego się na tym, jakie są moje finansowe nieprognozy, a obawy i nadzieje no to ja się faktycznie spodziewam dosyć trudnego roku pod względem chociażby inflacji i sam zamierzam jeszcze bardziej przyłożyć się do oszczędzania. Czyli w tym przypadku siadam w styczniu do kategorii wydatków i patrzę na co idą moje pieniądze, zastanawiam się z czego ja mógłbym trochę zrezygnować. No i tak jak Wam wspomniałem tydzień temu, przykładowo u mnie wypadły z segmentu rozrywki chociażby gry. W tym roku szczerze to czekam na Dying Light 2, to jest taka gra na liście życzeń, natomiast inne promocje raczej będę omijał, no bo po prostu tych gier się uzbierało dużo i nie mam czasu w nie grać. Tak samo jak książek i komiksów jest na tyle dużo, że się uginają od tego półki, więc może zanim kupię coś nowego, to jednak zastanowię się nad tym, żeby przeczytać to, co już tutaj mam. Jeden wydatek być może będzie ograniczony przez czynnik zewnętrzny, no bo omikron i moja podróż poślubna nie idą ewidentnie w parze, szczególnie że naszym celem na podróż poślubną zawsze była Japonia. A to jest kwestia naprawdę dużych oszczędności i może się okazać, że poziom wpłaty IKX -e będzie równorzędny dosłownie z taką podróżą, więc już ten początek roku i spojrzenie na takie wydatki pokazuje mi całkiem sporo liczb w zasadzie na starcie, gdzie jedna kategoria, rozrywka, o której teraz wspomniałem, jeśli byłaby odpowiednio przesiana, to wydawałoby się, że malutkie kwoty, czyli przykładowo 200-300 zł miesięcznie, no to przecież jest ponad 2-3 ponad tysiące zł w skali roku, więc nigdy nie warto lekceważyć takich kwot, a styczeń jest bardzo, bardzo fajny właśnie na taki czas przesiania swoich wydatków w kontekście inflacji. No moim zdaniem chyba nie ma głupszej rzeczy niż wydawanie więcej i szybciej, no bo inflacja i tak mi zabierze pieniądze, to absolutnie tak nie działa i do celowo chodzi nam przecież o to, żeby mieć ten majątek zgromadzony sensowny. Po to, żeby nas zabezpieczał, po to, żeby na nas później docelowo pracował, no i po prostu bez tego jesteśmy trochę skazani na los. No bo na tę masę czynników zewnętrznych, czy ktoś się nami zajmie, czy damy radę, czy system ubezpieczeń nas dźwignie, i tak dalej. Dla mnie, akurat, pieniądze to nie jest tylko kwestia tego, czy sobie kupię fajny samochód kiedyś, czy sobie będę miał pieniądze na wszystkie fajne przyjemności, ale też to jest kwestia takiej absolutnej niezależności. Nieważne w jakim jestem wieku, gdzie. Mieszkam, co się ze mną stało, w jakim jestem stanie zdrowotnym, nie muszę być zależny od wszystkich innych osób zgromadzonych dookoła, i, i to dają właśnie zgromadzone pieniądze. Więc nie chciałbym w związku z inflacją w tym danym roku przejeść nieproporcjonalnie dużo oszczędności, no bo tak to jest, że inflacja w jednym roku jest bardzo niska, w innym może być bardzo wysoka i to cały czas jest wyciąganie tej średniej inflacji w dłuższym terminie. Więc ja też się mocno nie fiksuję, że ona zniszczy tutaj wszystkie moje oszczędności, no ale na pewno siadam realnie do tego budżetu domowego i chcę nim zarządzać tak, żeby nie poddać się temu trendowi. Ja wiem, że inflacja będzie tematem medialnym numer jeden przez wiele tygodni, jak nie miesięcy, no ale nie dajcie się nabrać na to, że z tej okazji, że jest inflacja, dobrze jest wydawać non-stop, no bo przecież i tak te pieniądze się przepalą. To naprawdę nie tak działa. W oszczędzaniu, a w zasadzie planowaniu tego oszczędzania, istotne jest to przesuwanie pieniędzy w stronę inwestycji, czyli tych nadwyżek, które specjalnie po to są. Więc jak już na przykład wkręciliście się w przesuwanie środków na IKE bądź XE, albo jakieś inne konto maklerskie, to pamiętajcie, że to też można sobie zaplanować już w styczniu. Więc jeśli macie inwestycje, no, chociażby typowo pasywne, to rozłożenie tych wpłat na 12 miesięcy, czy też zgodnie z regułą, o której często mówię, 13 przelewów, czyli ten jeden ekstra dodatkowy na jakieś bonusowe pieniądze, to ma znaczenie, no bo chcecie regularnie kupować i uśredniać dane indeksy czy dane ETF-y. Wtedy to jest oczywiście bardzo uzasadnione. Możecie ustawić zlecenie stałe, możecie zabudżetować sobie te kwoty na poziomie budżetu domowego do przodu na 12 miesięcy. Nie, ja często robiłem wpłaty na Ike czy Igze, Typowy rachunek maklerski, gdzie aktywnie zarządzałem albo na początku roku, albo na końcu, ale to wynika ze specyfiki mojej firmy. Więc w momencie, gdy słuchacie tego podcastu, ja na przykład czekam na rozliczenia niektórych projektów z listopada, z grudnia, chyba nawet jakiś październikowy klient się trafi. Więc po prostu tak to bywa, że większa gotówka pojawia się kilka razy w roku, ciężko jest to z góry zaplanować. Ponadto rozliczam się kwartalnie, więc znowu część pieniędzy musi być dobrze zabudżetowana, żeby ten cashflow flow po prostu się nie wywalił na jakimś głupim poziomie małego zatoru płatniczego, więc tam, gdzie mamy portfele pasywne, tam działa automat, zlecenie stałe i jest to dosyć proste i to można ustawić już w styczniu, żeby przypadkiem nie zostawić tego jako takie spontaniczne zadanie, czyli jak mi zostanie trochę pieniędzy na początku lutego, to wpłacę, a w marcu wyjdzie pod koniec marca, bo dopiero na koniec miesiąca i tak dalej i tak dalej i będzie od sasa do lasa, zamiast 12 regularnych wpłat, będzie na przykład wpłat 6 i to w takich dziwnych momentach. Nie do końca o to chodzi w inwestowaniu pasywnym, więc to od razu serio można sobie zaplanować na poziomie stycznia. Dlaczego ja w ogóle w ten sposób podchodzę do planowania wpłat, a nie samych inwestycji? Bo zawsze w inwestycjach skupiamy się na procentach. Czyli ile to nie zarobimy, ile nie wyciśniemy z tego portfela. I to jest normalne, a na początku to jest bardzo, bardzo intensywne, bo dopiero jak zaczęliśmy inwestować, no to ta stopa zwrotu to jest jakiś taki święty gral, którego się trzymamy, to jest najważniejsza cyferka procentowa, jaka może być. Tyle tylko, że docelowo w dłuższym terminie pewnie do wszystkich nas dojdzie to, że. Jest to od nas mocno niezależne. Szczególnie, kiedy inwestujemy pasywnie, to rynek decyduje, ile koniec końców będzie na rachunku, a my ten rynek próbujemy naśladować. Ale jeśli spojrzymy nie na procenty, a na gotówkę, to mamy wpływ na drugi czynnik, czyli to, ile możemy wpłacić pieniędzy i jak to sobie zaplanujemy. A to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo później okazuje się, że procenty są fajne, tylko kwoty są małe, bo zawsze było coś ważniejszego. Ja kiedyś oczywiście też skupiałem się głównie na procentach, dzisiaj skupiam się zdecydowanie na cashu, czyli ile faktycznie gotówki jest przesuwanej do tej części inwestycyjnej. I w ogóle mi nie przeszkadza, że będzie zarobionych na przykład kilka procent zamiast kilkunastu, ale docelowo gotówki będzie dużo więcej na tym rachunku w tym roku i procentowo nie będzie to robiło dużej różnicy, ale gotówkowo jak najbardziej wyjdę na swoje. Dlatego tak polubiłem portfele dywidendowe. Jak to mówią Amerykanie, na koniec dnia interesuje mnie ten cash, który wpływa i to jak sobie zbuduje ten portfel to tyle tych pieniędzy realnie będę dostawał w skali miesiąca, kwartału i roku natomiast docelowo nie chodzi tutaj o właśnie jaranie się procentami na koniec kwartału czy na koniec roku, tylko o to, żeby te pozycje budowały się coraz większe i większe, żeby pewnego dnia, żebym sam się zaskoczył na poziomie takiego portfela, ile faktycznie dywidend można dostać od spółek, w których ta dywidenda rośnie z roku na na rok więc cash a nie procenty, ale ten cash możemy sobie już zaplanować. Na samym początku roku, oczywiście, o ile jesteśmy w stanie, bo to też jest kwestia specyfiki tego, jak zarabiacie, jak przesyłacie sobie te pieniądze. Warto obrać sobie za cel, ile wpłacimy środków i jakich, jaki jest ten plan minimum. I nie chodzi o to, że zarzekamy się już w styczniu, ile musimy wycisnąć z tego rynku, no ale możemy działać na tym, co jesteśmy w stanie faktycznie zaplanować, bo przyjdą też takie lata, kiedy oczywiście będzie minus, będzie bessa, będzie fatalny rynek i to też jest absolutnie ok, szczególnie, że w długim terminie patrząc na takie portfele to właśnie wtedy takie regularne wpłaty będą niezwykle istotne, bo wtedy może się okazać, że to właśnie będzie ten rok czy dwa zakupów po dużo niższych cenach, które gdzieś tam zaowocują wysokimi zyskami, ale znowu w długim terminie. I jak tutaj wywali nam się regularność i planowanie, no to możemy w najfajniejszym roku do kupowania po prostu dać ciała już na poziomie stycznia, no bo jak nie ma fajnych procentów to zawalimy ten drugi czynnik. To jest bardzo poważny błąd, szczególnie kiedy inwestujemy... Pasywnie. Wspomniałem, że trzeba dobrać metodę sprawdzania tego, jak wam to działa: do tego, jacy jesteście, jak pracujecie, jak zarabiacie. Jak inwestujecie? Trzeba znaleźć swój sposób na to, żeby widzieć, co się dzieje w poszczególnych portfelach, czy w ogóle w portfelu, w budżecie domowym i tak dalej, i patrzeć na to trochę bardziej holistycznie. Ja mam takiego wielkiego Excela, gdzie na głównej stronie jest wartość poszczególnych portfeli, i tam znajduje się zarówno mikroportfelik, który założyłem na potrzeby jakiegoś testu usługi, który później chcę wam opisać na blogu, jak i na przykład sześciocyfrowa kwota związana właśnie z portfelem jakimś dywidendowym. I to się wszystko sumuje, ale nic się tam nie gubi, więc są te mikrotesty, testy, jak i takie sensowne portfele na długie, długie lata typu Ike czy Igze i to wszystko sumuje się, a ja tam zaglądam regularnie, chociażby co miesiąc czy co kwartał widzę jak to mniej więcej wygląda, jak przyrasta, jaka jest zmienność i tak dalej. Nie ma w tym jakiejś super wielkiej filozofii, nie ma jakichś skomplikowanych formuł, które liczą mi stopę zwrotu po 70 wskaźnikach, ale to jest... Jest taki mój pierwszy bardzo ważny filtr, jak przyrasta tam chociażby gotówka i jak wpłacane są regularnie tam nowe, świeże pieniądze. Więc nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii, ale to jest taka pierwsza rzecz, która mi bardzo mocno pomaga kontrolować to przez cały rok i chociażby patrzeć, czy zlecenia stałe odpowiednio działają tam, gdzie mamy portfele pasywne, jaka jest zmienność na poszczególnych portfelach, czy tutaj jest wszystko w porządku. No, w zasadzie oczywiście oprócz tego portfela kryptowalutowego, no bo tam weekendowa zmienność potrafi przerazić, więc patrzenie na to w skali miesiąca tym bardziej jest ok. jeśli interesuje mnie oczywiście horyzont iluś tam letni. To jest taki prosty przykład dostosowania narzędzia do mnie, moich produktów i stylu gromadzenia środków. Ja nie polecam jakoś super tej metody, bo też nie polecam tak mocno rozbijać y, swoich pieniędzy na tak wiele portfeli, czy tak wiele usług i produktów, ale ja po prostu jestem blogerem, więc testuję wiele usług i to nie jest tak, że coś mam tydzień, nie wpłacam tam środków po Klikam, poczytam regulamin i już piszę recenzję. No, ja bardzo często tak naprawdę na serio się przykładam do tych produktów i z niektóre ze mną zostają. Tak jak przykładowo Finax czy InPZTU, to są portfele, które są prowadzone już ponad dwa lata i po prostu będą kontynuowane. A obydwa zacząłem tak naprawdę, żeby sprawdzić, jak dana usługa wygląda w praktyce, bo chciałem napisać recenzję takiego produktu. Więc zastanówcie się, jak inwestujecie i jak to kontrolować, żeby widzieć w skali roku progres. Ale bez skupiania się na samych wynikach, żeby zobaczyć, czy faktycznie przesuwacie te pieniądze, czy te pieniądze się znajdują w budżecie domowym, bo tu nie tylko, znowu powtarzam, nie, nie chodzi o te procenty na sam koniec, ale chodzi też w dużej mierze o przesuwanie gotówki z budżetu domowego, gdzie one są już wyznaczone jako te oszczędności, które można przesunąć do rubryki inwestycje. Mój plan minimum w skali takiego roku na ten moment to jest IKE i X ze swoimi limitami, które już nie są takie małe. Plus do tego wszystkie zlecenia stałe do ETF-ów czy portfeli pasywnych, które już są ustawione. No i do tego, jak wiecie, jeśli oglądacie regularnie, jest też portfel Doradca TV ze swoim limitem wymyślonym na potrzeby programu, czyli takim samym, jakie jest XZ. Co oznacza, że jak to wszystko sobie zsumuje, to tworzy się z tego naprawdę potężna kwota. A gdzie jeszcze w tym są portfele dywidendowe czy jakieś bardziej alternatywne rzeczy? Przypominam, że ja mam chociażby na półkach kolekcjonerskie komiksy. Więc to jest istotne, żeby. Aby zaplanować sobie parę rzeczy na samym początku i ustalić sobie te cele minimalne, bo jak nie ustawię takich priorytetów, to przy na przykład bardzo kiepskim roku. Nie będę wiedział, na co w pierwszej kolejności powinny iść środki i dlaczego. I później będę się zastanawiał, dlaczego zepsułem sobie jakąś strategię, która działa już długie lata, bo na przykład był ciężki rok, zabrakło mi na coś pieniędzy, więc postawiłem spontanicznie na inny cel. No takie rzeczy warto jest wiedzieć już w styczniu i po prostu sobie układać gdzieś tam swoje priorytety. No i trzeci temat, który mieliśmy poruszyć, to jest kwestia zwiększania dochodów. Bez tego będzie po prostu bardzo trudno. No chyba, że chcecie żyć jak pustelnik, albo chcecie mieć ciągle presję, że inwestycje muszą zarobić więcej, bo nie macie z czego wpłacać więcej pieniędzy. I to jest znowu ta fobia dotycząca niskich procentów, że ciągle boimy się, że będzie za mało i za mało, a nie skupiamy się na gotówce, którą musimy sobie jakoś wypracować. Prowadząc własny biznes, wiadomo, że człowiek skupia się na zwiększaniu skali, podnoszeniu cen, nowych produktach czy większej sprzedaży. Wiadomo, takie rzeczy się planuje. Ja też już na początku stycznia spędziłem dobrych kilka godzin z wielkim whiteboardem, czyli taką wielką tablicą na całą ścianę, rozrysowując sobie w biurze co tutaj ma być mniej więcej w skali miesięcy, kwartałów, jakie są priorytety, co wywalamy i tak dalej. Więc to jest taki priorytet, żeby po prostu biznes się rozwijał, ale jest przecież taki układ, że można mieć pracę i to jest nasze jedyne źródło dochodów. To nie jest przecież podcast tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców. Wiadomo, że tam też zawsze trzeba o tym myśleć, żeby zarobki podnosić. I tu nie ma nic odkrywczego. Nie będę tutaj dawał jakichś super rad, bo przyznaję, że na etacie ostatnio rozbyłem chyba już 8 lat temu. No ale nadal mamy rynek pracownika. Więc moim zdaniem, akurat teraz warto pomyśleć, czy właśnie presja inflacyjna jest takim dobrym powodem, żeby iść po podwyżkę, albo może iść do szefa i powiedzieć wprost, że planuje rok i się szefie pytam. Co się musi stać, żebym awansował, czy więcej zarabiał, i jak to szefie widzisz w tym roku? I to jest fajna sprawa, o ile ten szef jest też fajny, wyrozumiały i sensowny i takie rozmowy w ogóle docenia, no bo oczywiście to też jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. No i jeszcze jest wariant trzeci, żeby sprawdzić samego siebie, ile jestem wart na rynku. Ja i moje umiejętności. To jest dosłownie tak jak z akcjami, bo może ja jestem niedowartościowanym pracownikiem i to jest moment, w którym trzeba poddać się ponownej wycenie, czyli chociażby przejść się na jakieś rozmowy rekrutacyjne i sprawdzić Ile faktycznie jestem wart na rynku w danym momencie? To też można zaplanować już w styczniu i serio warto, bo bez zwiększania dochodów możemy utknąć w takiej pętli, że zarabiamy cały czas tyle samo, staramy się wydusić coraz więcej albo na rzecz oszczędności, albo na rzecz inwestycji. I to jest trochę błędne koło, bo będzie widać po liczbach, że bez tego wzrostu dochodów w budżecie domowym czeka nas bardzo długa i mozolna droga, a jeszcze po drodze będzie oczywiście inflacja jakaś bezsa od czasu do czasu, czy inne tego. Typu problemy. No i ostatnia rzecz, którą warto planować, to jest ten czwarty filar, o którym wspomniałem, który wspiera te wszystkie trzy poprzednie, czyli planować własną edukację. Wspomniałem na jednym z wykładów, na giełdzie papierów wartościowych, on jest dostępny w całości na YouTubie, że jesteśmy w pułapce darmowej wiedzy. Podałem tam przykładowo y, trzy konferencje online, gdzie zostawiamy maila i dostajemy kilkadziesiąt godzin materiałów do nauki. I tym sposobem trzy maile to uwaga. 270 wykładów. Czyli dosłownie codziennie, bez weekendów, możemy mieć jakiś wykład o inwestowaniu. I pułapka oczywiście polega na tym, że na koniec dnia albo nie obejrzymy żadnego, albo pierwszy lepszy i porzucimy produkt, albo zaczniemy skakać od sasa do lasa, bo te wykłady oczywiście są na przeróżne tematy, i po takich godzinach skakania po wykładach będziemy na etapie, w którym tak jakbyśmy przeczytali 10 wstępów do 10 różnych książek, ale tak naprawdę nie zajrzeliśmy do żadnej książki głębiej. Nie chcę już się tutaj wdawać w dyskusję w stylu, czy gdybyśmy zapłacili za ten produkt, albo gdyby on był offline i trzeba było tam pójść na te zajęcia i tam wysiedzieć, to byśmy pewnie wykorzystali go dużo bardziej. No, tak mi się intuicyjnie wydaje, ale od czasu, gdy wszystko jest online i za darmo. Coraz trudniej jest to wykorzystać. Nie mówię tu jedynie o obserwacjach rynkowych jako przedsiębiorca czy jako bloger, ale też ja sam mam z tym problem, bo moja lista rzeczy do obejrzenia i przeczytania dosłownie nie ma końca i bez planowania tego, co ja będę oglądał, czy co będę czytał, nie mam szans się z tego odkopać. W związku z tym, czy można planować swoją edukację? Można, chociaż to się wydaje proste w teorii, a w praktyce bywa już różnie. Radek Kotarski, twórca Polimatów i wydawca Altenberg, ma przykładowo 26 minut dziennie poświęcone na czytanie. 26 minut. No naprawdę niedużo. I to jeszcze bez weekendów, to jest w ogóle metoda od poniedziałku do piątku. Ale takie faktycznie sukcesywne pół godzinki dziennie poświęcone na lekturę może się okazać, że będzie dużo, dużo skuteczniejsze niż jakieś próby znalezienia jednego dnia, gdzie od rana do wieczora przestudujemy całą książkę o finansach, zrobimy notatki i tak Mówię o tym, bo akurat słuchałem takiej trzygodzinnej rozmowy na kanale Imponderabilia i gdzieś mi to wpadło mocno, bo wcześniej nie znałem tego małego lifehacka. No ale właśnie to jest to, że na takiego radka z jego trybem życia, z tym co on dzisiaj robi, jaką firmę prowadzi, yy, jaką ma rodzinę, ile czasu na wszystko potrzebuje, dla niego taki lifehack indywidualny, te 26 minut, to jest coś, co działa. I coś takiego musimy znaleźć dla samego siebie, żeby po prostu efektywnie zacząć planować swoją edukację. Ja mam autentycznie kupionych kilka książek które muszę wrzucić w kalendarz. Brzmi głupio, ale wpisuję sobie na przykład w piątek od 16 do 18 czytam książkę o tym i o tym. I to są już te książki, które odpowiadają serio za mój rozwój, a nie książki z serii Literatura Piękna. No bo ja lubię sobie czytać wieczorem, przed snem chociażby, ale tam nie da się czytać felietonów Hauzela, czy grubszej analizy Reja Dalio, bo to jest czas na powieść albo komiks, żeby mózg w końcu dostał informację, Tomek już czas wyluzować, poczytać sobie powieść o rycerzach, a później idziemy spać. Więc u mnie edukacja nie do końca może być zrzucona na koniec dnia, bo to jest totalnie nieefektywne. Niektórzy potrafią wstać o 5 i ten czas dla siebie mieć na przykład od 5 do 6, i to jest ten czas na rozwój. No ja akurat tak za Chin ludowo nie potrafię, niestety bym zasnął o 5.30, już bym spał nad książką. Ale jeśli to na Was działa, to to też może być dobry pomysł, żeby zacząć wtedy wpisywać swoją edukację w kalendarz, jeśli to jest jedyny czas, kiedy jesteście w stanie wygospodarować. W kalendarzu na swój rozwój. I dlaczego tak bardzo fiksuje się na tym, jak my dzisiaj konsumujemy te treści? Przykładowo, nasz kurs dywidendowy ma teraz inną strukturę, jak poprzednie produkty, czy w ogóle kursy, jakie robiliśmy, właśnie ze względu na ten problem. Czyli robiliśmy kiedyś wykłady po 90 czy tam 120 minut i więcej, z myślą, że taki materiał wyczerpuje. Dane zagadnienie. Natomiast teraz robimy krótkie wideo tematyczne, ale jest ich po prostu bardzo dużo i dzięki temu można sobie rozłożyć ten kurs dosłownie w ten sposób, że wybieramy jedno wideo dziennie, robimy do niego notatki i, no dajmy na to, w miesiąc jesteśmy w stanie przerobić dany kurs, poświęcając mu te może 26, 36 czy coś takiego minut dziennie. I po miesiącu mamy przerobiony materiał, a nie bijemy się z kalendarzem i nie próbujemy bukować jakieś pół dnia, które ewidentnie no, nie ma racji bytu przy naszym życiu tu i teraz, więc zmienia się sposób konsumowania treści. I trzeba mieć to z tyłu głowy, jeśli próbujemy sami się rozwijać i uczyć się chociażby właśnie o finansach. Dwie godziny w kinie super, kiedy jesteśmy odcięci od wszystkiego, mamy wielki ekran, jest ciemno i skupiamy się tylko na filmie. Ale zobaczcie, że dwie godziny na filmie w domu tu już liczba rozpraszaczy naprawdę rośnie skokowo i sam jeden telefon wystarczy, żebyśmy mieli po co sięgnąć, a gdzie wszystkie inne urządzenia i, i, i treści, które też chcą przerwać nam sens. Świat się zmienia, więc warto być świadomym, jak się samemu konsumuje treści, żeby później planować coś bardziej efektywnie. I ja się dzielę tym z wami głównie dlatego, że ja stoję przed tym samym problemem, więc to nie jest jakieś wymądrzanie się gościa z YouTube'a, który teraz będzie miał magiczny sposób na edukowanie samego siebie. Absolutnie nie. Ja też próbuję znaleźć takie metody, żeby na koniec roku nie powiedzieć ja pierniczę tu jest znowu sterta książek, pięć kupionych kursów, których nawet nie zacząłem i, i jakieś kompetencje. Które miałem już dawno temu ogarnąć, a jeszcze tego nie zrobiłem. Więc ja chociażby na ten rok mam do przerobienia, zgodnie z taką metodą wpisywania tego w kalendarz, kurs SEO. Dobrych kilkadziesiąt wideo, muszę sobie to wszystko rozplanować, mieć miejsce na to, żeby zrobić jakieś notatki, wyciągnąć coś z tego, no bo oczywiście jest to kurs po to, żeby umieć go zastosować w praktyce. Bo inaczej tego nie tknę. I po prostu za rok się wkurzę, że kolejne setki złotych i martwa wiedza na półce, a ja nawet nie będę mógł znaleźć loginu i hasła, jak przyjdzie co do czego. Jest taki cytat, który przywłaszczył sobie już tylu ludzi, że nie jestem w stanie wszystkich spamiętać. Ja w każdym razie znam wersję G. Marona chyba już sprzed 70 lat, że przeceniamy to, co możemy osiągnąć w jeden rok, ale nie doceniamy tego, co możemy zrobić w 10 lat. Takie sukcesywne planowanie projektów czy to finansowych kroków daje potężne efekty, ale nie w krótkim terminie i w ogóle nie ma co się tutaj oszukiwać, że za rok będzie cudownie i zmienimy wszystko o 180 stopni. Chyba, że niechcący jakoś Shiba Inu kupimy i ona faktycznie wystrzeli tyle, a my o niej zapomnimy, i nagle będzie duża zmiana w naszym życiu z jakiegoś strasznie głupiego ruchu, nieświadomego. No ale powiedzmy, że odrzucimy sobie takie dzieło przypadku czy szczęścia. Może się okazać, że będziemy musieli ciężko pracować ten jeden rok, drugi, trzeci, może czwarty, i nagle się okaże, że właśnie po tych trzech czy czterech latach będziemy w szoku, jak wiele udało się zrobić, planując. Proste, ale sukcesywne kroki, tyle tylko, że regularnie egzekwowane. I jeśli konsekwentnie mamy te cztery filary, o których wspomniałem, czyli oszczędzanie, inwestowanie, zarabianie i edukację. To mamy takie cztery nogi solidnego stołu. I chcemy, żeby każda z nich była silna i żeby żadna nie była po prostu zaniedbana. Jak macie przed oczami teraz stół, gdzie jedna noga jest super krótka, krzywa i tak dalej, to wiecie, że niewygodnie się na nim je. Więc taki stół absolutnie odpada. My chcemy mieć ten stabilny i dlatego cały czas wspominam, że te cztery filary naprawdę robią różnicę, jeśli dbamy o nie wszystkie. Bo jak skupimy się tylko na jednym, to będziemy się zastanawiać dlaczego jak ten chomik biegniemy w jednym miejscu i coś nam tutaj nie pasuje. Ja pod takim kątem rozpatruję cały rok i jestem w trakcie robienia tego, ale już idzie mi coraz lepiej. W zasadzie już będę kończył, i, bo czas najwyższy zabrać się za robotę. Wystarczy tych długich weekendów styczniowych. I, I mam nadzieję, że w tym podcaście, ale i nie tylko, na kanale, blogu i w wydawnictwie Milion Kroków. Uda mi się pomóc trochę nie tylko w tym czwartym aspekcie, czyli edukacji, no ale też siłą rzeczy w tych trzech pozostałych, bo, bo wszystkie cztery, jak się razem połączą, to efekty w długim terminie mogą być naprawdę rewelacyjne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.